Siemanko moi drodzy, ja jestem Carlos. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, zaprezentować tutaj Rometas RCR 125. Tutaj kolega, właściwie brat kolegi udostępnił nam motocykl, żebym mógł nagrać z tego materiał. Bardzo chciałem nagrać z tego motocykla jakiś materiał poglądowy. Oczywiście to nie będzie żadna recenzja, tylko jakby moje takie subiektywne spojrzenie na ten temat. Ja nie jestem żadnym mechanikiem, jak wiecie, znawcą od motocykli. Patrzę na wszystko okiem laika, oceniam to, czy mi się to podoba, czy nie, i mówię o tym w miarę, że tak powiem, krótko i na temat, mam nadzieję. Moi drodzy, propozycja od Rometa na ten rok 2016, chociaż chyba można było go kupić i w 15, także tak to wygląda. Jest to taki bobber, cruiser, oczywiście znawcy tematu i ludzie, którzy jeżdżą, że tak powiem, prawdziwymi motocyklami, takimi już dużo pojemnościowymi, by tego tak nie nazwali. Będą na pewno ludzie hejtowali ten motocykl. No ale cóż, ile ludzi, tyle opinii. Jeżeli chodzi o mnie, bardzo mi się to podoba. Motocykl, jeżeli chodzi o kolor biały, wygląda wyśmienicie. Myślę, że czarny by wyglądał troszeczkę gorzej. Bardzo fajnie się prezentuje tutaj ten silnik czarny z tymi przeszlifowanym cylindrem. Bajerancko to wygląda. Jakiś tam przy gaźniku mam jakiś tam chrom. Chromowane dwie rury, które są jakby grzywe, to nie są żadne atrapy, bo to jest silnik dwucylindrowy, który ma 11 koni. Można powiedzieć, że troszeczkę jak na wielkość tego motocykla mogłoby być troszeczkę więcej, ponieważ on waży 160 kg, także więcej niż na przykład takich K125 czy nawet Soft Chopper, a koni ma mniej więcej tyle samo. Nawet Soft Chopper ma więcej koni niż ten motocykl, także mogę powiedzieć, że Soft Chopper na pewno wyprzedzi K125, bo już to testowaliśmy. Po prostu Soft Chopper ma troszeczkę mocniejszy silnik i to jest odczuwalne nawet na drodze. Opony strasznie duże, z przodu 110x70. Można powiedzieć, że za duże, ale tu nie chodzi pewnie o jakby funkcjonalność tej opony, tylko i o wygląd całego motocykla, żeby on się prezentował właśnie jako taki bobber. Taki prawdziwy jakiś, taki troszeczkę taki, wiecie o co chodzi, taki styl. Dwie tarcze z przodu, zajebiście wielkie. Oczywiście czytałem opinię, że poza takie hamulce wielkie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na taki mały motocykl. Odpowiedź moja jest krótka na ten temat, żeby zajebiście wyglądało. I zajebiście wygląda, zrobi swoją robotę, no i przy okazji zajebiście hamuje. No tu nie ma co ukrywać, że mamy więcej hamulców, tym w sumie lepiej, tak? Tu nie można powiedzieć inaczej. Z tyłu hamulec tarczowy również, to są chyba, choć nie jestem pewien, dwutłoczkowe zaciski, choć nie jestem pewien, nie przyglądałem się. Z przodu chłodnica oleju, także przydatna rzecz, czemu nie, jak pojedziemy gdzieś dalej, wychłodzi nam ten olej i na pewno to silnikowi nie zaszkodzi. Tak jak mówię, kolor biały bardzo super się prezentuje, jeżeli chodzi o wykończenie jakby poszczególnych elementów, jest na pewno lepsza niż K125 i Soft Chopperze. Będę porównywał do tych motocykli, ponieważ jeździłem, K125 posiadam, także mogę porównać. To jest też troszeczkę inny przedział cenowy właściwie, bo ten motocykl kosztuje w granicach tam 9 tysięcy, ale oczywiście możemy kupić go o wiele taniej w różnych tam promocjach i pewnie na koniec roku też będzie taniej, wiadomo o co chodzi. Czy cena jest adekwatna jakby do maszyny, to już pozostawiam każdemu do jakby własnej oceny. Ile ludzi, tyle opinii. Jeżeli chodzi o amortyzatory, z przodu duże lagi, bardzo, też bym powiedział, że jakby ponad miarę upside down amortyzatory, także płyniemy na tym motocyklu, jest całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o drgania, tutaj brat Tomasza, uzyskałem taką informację, że narzekał trochę na drgania przy jakby ciśnięciu go do spodu, bo słyszałem, że docieranie tego motocykla przebiega podobnie jak u mnie, czyli nie jest moto oszczędzane. Ale drgania mogą wynikać z przebiegu, ponieważ ma tylko przebiegu 427 km, także wiadomo, ja też, czym mam więcej przebiegu na swoim K, tym drgania są mniejsze, także myślę, że po prostu to wszystko się dociera i dlatego drgania są większe. Jeżeli to się wszystko dotrze, to już będzie
lepiej. Jak już jesteśmy tutaj przy stronie kierownicy, jak widzimy, tutaj mamy wskaźnik paliwa, klasyczny taki, bym powiedział, retro, i wskaźnik prędkości obrotomierza brak, wskaźnika biegów brak. Mamy tylko wskaźniki kierunkowskazów, biegu neutralnego, kontrolka oleju i świateł drogowych. Kierownica, jeżeli chodzi tutaj o jakby materiał tutaj tych przełączników, ten plastik jest lepszej jakości niż to możemy zauważyć w K125 i w Softie. Bardzo przydatna rzecz, mamy ssanie w kierownicy. Ja czasami jak jadę, po prostu zapominam o ssaniu, o wyłączeniu tego ssania. Tutaj, jeżeli mamy to przy kierownicy, na pewno będzie łatwiej o tym pamiętać. Kierunkowskazy LED-owe, bardzo fajnie to się prezentuje, taki troszeczkę styl, bym powiedział, retro, pomieszany z nowoczesnością, bardzo fajnie to wygląda. Żarówka, widzę, że jest bańką zwykłą, także szkoda, że nie H4, wiadomo, H4 halogen na pewno by lepsze światło dawał. Jak to w nocy się sprawuje, nie wiem, nie zasięgnąłem takiej opinii jeszcze. Co jest ważne, lampa jest metalowa, nie plastikowa, także jak widać, już jakość materiałów jest inna. Tylny błotnik jest również metalowy. Ogólnie wszystko wygląda potężnie, solidnie i tyle. Gaźnik nie jest na wtrysku, moto, także mogliby zamiast, powiedzmy, jednej tarczy dodać wtrysk, no ale tak to wyszło. Dobra, co mi pozostało? A, jeszcze wam powiem o pozycji na tym motocyklu, bo jeżeli chodzi o gościa mojego wzrostu, wygodnie mi się zajebiście na tym siedzi. Teraz odpalę tą brykę, zobaczymy jak to pyrka. W następnej części materiału nagram jazdę, zbadam swoje, jeszcze nie jechałem tym motocyklem, zbadam swoje wrażenia, jak tym się jeździ. Podobno jest troszeczkę, można powiedzieć, mułowaty, bo tak jak mówię, wielkość tego motorku jest dosyć spora, ciężar dosyć spory, silniczek dosyć, można powiedzieć, słaby. No ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce, jak to się będzie prezentowało. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to na pewno będzie lepsza. Dwa cylindry, wiadomo, praca silnika będzie o wiele stabilniejsza, tak powinno być w praktyce. Jeżeli mówimy o światłach z tyłu, też mamy LED-owe kierunkowskazy plus LED-owy stop, też fajnie prezentujący się, wbudowany tutaj w ten błotnik, tak fajnie. Dużo chromu tutaj widzicie, nawet mamy, o kurde, tu jest nawet metalowa osłonka łańcucha, także jak widać, że to jest produkt już troszeczkę z wyższej półki. Motocykl jest bardzo subtelnie oznaczony, że to jest Romet, jakiś tam ten konik, czy tam Pegas to jest, konik. Także to fajnie się prezentuje. Dobra, tak jak mówię, wbijam na moto. Stopka ciach, stopeczka bardzo leciutko chodzi, bardzo mi się podoba, bo w kato muszę się troszeczkę jednak namęczyć, żeby to przestawić. Także zapłon i zobaczymy, jak ta bryka odburzy, czy odburzy w ogóle. Stopki nie ma. Moto nie chce współpracować. Nie, powinien tak odpalić. No i ząg. Krótkie cięcie, moi drodzy, nie mogłem odpalić, ponieważ tu było wciśnięte to dziadostwo. Ja tego nigdy nie wciskam. Jakiś tępy chuj to wcisnął i nie mogłem odpalić przez to. Ja nie używam tego, bo to jest przełącznik bezpieczeństwa i jego się po prostu powinno używać, kiedy mamy wypadek, żeby do zgasania silnika. Poza tym to się podobno psuje. Dobra, tyle wytłumaczeń, odpalamy. Także jak widać i słychać na załączonym obrazku, całkiem fajnie to wszystko śmiga. Dobra. Kolejna część materiału będzie z jazdy tym zacnym motocyklem. Witajcie, moi drodzy, ponownie. Teraz będziemy testowali. Będę testował właściwie w czasie jazdy tą brykę. Tak jak mówiłem, pozycja za kierownicą jest całkiem spoko. Siedzi się troszeczkę jak na jakimś
Naprawdę, kurczę. Czoperze. Bardzo fajnie, powiem wam, pozycja za kierownicą jest bardzo, bardzo spoko. Zbiera się całkiem dobrze. No powiem wam, że jest moc. Kultura pracy jest o wiele lepsza niż w moim Romecie. Zaraz zobaczymy, jak działają te hamulce. O kurde. Powiem wam, że hamulce dobrze hamują. I w ogóle zawieszenie zupełnie inaczej chodzi. Czuję się tak bardziej pewnie na tym motorze. Cholera jasna. Powiem wam, że wcale to tak źle nie chodzi, jakby mi się wydawało. Co jest zaletą tego motocyklu? Może właśnie, że dlatego, że jest taki duży, stabilniej się jedzie po prostu. Kurde, nie no, powiem wam, że jestem zadowolony. Na wybojach naprawdę bardzo fajnie wybierają te norki to. Siedzenie bardzo wygodne, siedzi się jak w takim lejku. Kawałek pleców mamy opartych, także całkiem wygodna pozycja. Chłopaki gdzieś jadą tutaj. Powiem wam, że nawet nie jestem przyzwyczajony do takich hamulców. O, musimy redukcję zrobić. Bardzo fajnie to chodzi. Na pewno kilka dziurek w wydechu by mu pomogło. Jest teraz na full. 80, moi drodzy. Ale stabilnie, stabilnie. Powoli idzie do setki. Powiem wam, że komfort jest o wiele lepszy niż w K125. Jeżeli chodzi o zbieranie się motocykla, jest na pewno słabszy niż w Soft Chopperze, ale wydaje mi się, że porównywalny do mojego K. Oczywiście nie robię to jakoś na przeciąganiu biegów. Pozycja za moto jest inna. Ale bardzo wygodna, bardzo komfortowo się jedzie. A, kierunek, kurde. Widzicie? Tutaj to przełączniki kierunków są troszeczkę inne niż u mnie. Bardzo fajnie mruczy. Ja nie wiem, czy to w ogóle słychać na mikrofonie w miarę dobrze. Ale powiem wam, że fajnie, fajnie mruczy. Chłopaki coś kombinują. Powiem wam, że zakręty... Nie wiem, czy ta szerokość opony właśnie nie daje tej stabilności. Nie wiem, ja mówię, ja się na tym nie znam, ale powiem wam, że... O wiele się pewniej czuję na tym moto. Niż na moim K. Jak mu daję w gaz, jest takie mruczenie fajne. Także, moi drodzy, tak to się prezentuje.
Tak jak mówię, tak za gościa, który mierzy 1,90 m, moto jest naprawdę całkiem wygodne. I fajne jest to, że ten motor nie wygląda na 125, można byłoby mu przypisać, myślę, że jak ktoś tam się średnio zna, to jakoś 400, to myślę, że ktoś by był w stanie uwierzyć. Powiem wam, 80 się jedzie bardzo komfortowo. Bardzo fajnie hamuje, naprawdę. Te hamulce robią robotę. Kurczę, w porównaniu do bębna, jeżeli chodzi o tylny hamulec, to nie ma porównania. Przy przedniego też się powie używać. Ale dużo fanu daje naprawdę ten odgłos, gdy dodajemy gazu, takie mruczenie. Bardzo fajnie to brzmi. Ojejku, ale przód to jest. Przód to jest po prostu bardzo, bardzo dobrze hamuje przód. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie się super jeździ tym. To żeby było połowę tańszy. Jak to w majówkę czuję grilla, ludzie grillują. Dobrze, moi drodzy, to będzie na tyle. Dziękuję za uwagę, zapraszam do lajkowania mojego kanału, dajcie suba, jeżeli wam się podobało, na pewno będzie więcej, będzie na pewno więcej filmów z moto. Także to jest taka moja krótka, moje wrażenia, no bo ja to nie powiem, że to jest recenzja, bo to nie jest recenzja, bo recenzję to robi ktoś, kto się zna na temacie. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, hej!